Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić pewną aplikacją, która jest dostępna do pobrania na urządzenia z systemem Android, na przykład na smartfony, tablety. I taką aplikację możemy sobie zainstalować, nic ona nas nie kosztuje, ale daje nam możliwość zarabiania cyfrowych pieniędzy za uzupełnianie różnego rodzaju ankiet, które będą nam proponowane. Czyli aplikacja nazywa się Premie za ankiety Google. Możemy sobie ją pobrać ze sklepu Google Play. Wystarczy sobie w wyszukiwarce wpisać premię Google i to jest aplikacja oryginalna, premię za ankietę Google. Wystarczy ją zainstalować, podać swoje imię, nazwisko, podać kod pocztowy i wybrać, czy rozumiemy język polski i czy rozumiemy język angielski. Wtedy będziemy mieli pewnie więcej możliwości uzupełniania ankiet nie tylko w języku polskim. Oczywiście wszystko staramy się robić zgodnie z prawdą, czyli po prostu nie oszukiwać. No i za to, jeżeli będziemy mieli wolną chwilę, jeżeli takie propozycje będą do nas trafiać, to uzupełniamy ankiety, a nam saldo będzie rosło. U mnie saldo, jak widzicie, to 0 zł 0 groszy, ponieważ dopiero co zainstalowałem tą aplikację przed chwilą. Zobaczymy, ile tego będzie się pojawiać, jeżeli chodzi o ankiety i zobaczymy, czy na tym da się coś zarobić. Ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat, czy używacie tej aplikacji i czy już po prostu coś zarobiliście. Czy to się opłaca, może się nie opłaca, a może używaliście i odinstalowaliście. Dobra, jeżeli chodzi o tą aplikację, oczywiście chodzi o to, żebyśmy mogli w sklepie Google Play kupować różnego rodzaju aplikacje, programy, gry, które są płatne, ewentualnie jakieś dodatki. Czyli po prostu będziemy dysponować pieniędzmi w tej aplikacji Google Play, w tym sklepie, żeby można było po prostu coś sobie kupić i to jest dosyć uczciwe. Czyli wykonujemy jakąś pracę, uzupełniamy ankiety, dostajemy za to gratyfikację, którą możemy wykorzystać w sklepie Play. Myślę, że dosyć ciekawe rozwiązanie. Ciekaw jestem, czy z tego korzystacie. Oczywiście tutaj, gdy klikniemy trzy kreseczki, tutaj mamy informacje na temat ustawień, tu w dolnej części i w ustawieniach wybieramy sobie tu różne powiadomienia, jakie chcemy, żeby w smartfonie się pojawiały. Historia lokalizacji Google, czyli tutaj możemy sobie włączyć, aby korzystała aplikacja z lokalizacji. Dzięki temu będziemy mieli więcej możliwości wypełniania różnych ankiet, ponieważ będzie wykorzystywana lokalizacja, a być może różni ankietodawcy wymagają danej grupy osób wypełniających z danego obszaru w kraju, na świecie. W związku z czym jest to pewnego rodzaju inwigilacja, można tak to nazwać, ale z drugiej strony daje nam możliwości, tak więc trzeba to rozważyć, czy chcemy, czy też nie chcemy. Profil, tutaj oczywiście podajemy wiek, płeć, lokalizację i języki, jakie rozumiemy, wybór obrazów, i możemy w każdej chwili usunąć konto w aplikacji Premie za ankiety, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba. Tutaj trzy kropeczki, gdy klikniemy pomoc i opinię. Jeżeli mamy taką potrzebę, możemy sobie tutaj wszystko poczytać w języku polskim. Są pytania, są odpowiedzi, tak więc jest tego dosyć dużo. No i tak to się prezentuje. Ja tą aplikację dopiero co zainstalowałem. Ciekaw jestem, czy będzie tych ankiet dużo, czy będzie mało. Zobaczymy. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, co myślicie na temat tej aplikacji Premie za ankietę Google. Cześć!